Cześć, witam was serdecznie z tej strony Demonidias i zapraszam na kolejny odcinek serii Dark Souls 3 Wyzwanie. Moi drodzy, tym razem nie witam się machając do was, dlatego że gram na innym padzie, ponieważ mój legendarny pad, na którym nagrywałem od naprawdę zawsze gry na PC-cie, czyli od wyzwania w Dark Souls 1 przez Dark Souls 2 aż do Dark Souls 3, po prostu poległ. Także na tym padzie, na którym teraz gram, nie mam po prostu takiej możliwości, żeby włączyć menu gestów i mam nadzieję, że uczcimy pamięć o tamtym padzie jakimś stosownym komentarzem z kondolencjami może. A teraz, moi drodzy, po prostu przejdziemy sobie jednak dalej w Ariandel, dlatego że mamy tutaj, jak słusznie też zauważyliście, do zdobycia jeden szalenie istotny przedmiot. Mianowicie chodzi tutaj oczywiście o sztabę Titanitu, która będzie... Oho. Która będzie najważniejszym w sumie przedmiotem z tych, które można tutaj zdobyć. Pytanie, czy biegnę w dobrą stronę. Wiem, że trzeba będzie... O mój Boże! Wiem, że będę musiał tutaj zabić jedno takie drzewo, a wtedy dopiero będę w stanie spowodować, że powstanie... Znaczy, zrespi się po prostu drabina. No i właśnie tamta drabina doprowadzi mnie do upragnionej sztaby Titanitu. O-o. O-o. No to wydaje mi się, że mam problem. To na pewno nie jest dobra droga, z tego co widzę. To nie jest droga, która mnie może doprowadzić... Nie wiem, co się stało. Która może mnie doprowadzić do... chyba tego przejścia. Nie było tam żadnego przejścia dalej. Okej, najwyżej po prostu wyjdę sobie stąd i przejdziemy do katedry głębin, bo i tak na razie tej sztaby jakoś specjalnie chyba nie potrzebuję. Chociaż no nie ukrywam, że fajnie byłoby mieć to oczywiście już zdobyte i mieć taki po prostu składnik, który posłuży mi do maksymalnego możliwego ulepszenia broni. Chyba, że to tutaj jakoś bym wbiegł. Może tędy się to bardziej szło. Chyba tędy. O Boże. O Boże! No nie. Po co takie rzeczy w ogóle podnoszę? Nie mam pojęcia. Ale naprawdę, kurczę, szkoda mi tego pada, bo byłem tak już przyzwyczajony do niego. Aktualnie gram na padzie od PS4 i jak widzicie, ta czułość tego pada jest naprawdę ogromna, mimo że ją ustawimy na najniższą po prostu możliwą. Jezu, jesteśmy już w budynku, w którym znajduje się ostatni boss z tego dodatku, na myśl o którym po prostu przechodzą mnie ciary. Chodzi oczywiście o siostrę Fridę. Sam sobie most też zetnę. Czy ktoś mnie goni? Nie. Nie gonią mnie, to dobrze. Z NPC nie będziemy gadać, nie ma takiej potrzeby na razie. Zależy mi na tym, żeby po prostu odblokować sobie ognisko. Nikt mnie nie goni. No już słychać ojca Ariandela. Oczywiście na razie z Fridy nie możemy zawalczyć, bo jest to jeszcze zablokowane. Będziemy tutaj potrzebowali oczywiście skorzystania z mechanizmu, który znajduje się w dość odległej części tego dodatku. Choć no, jak na Ariandel, tak? To jest dość odległe miejsce, dlatego że mimo wszystko dodatek nie jest tak rozległy jak miasto Pierścienia. A w zasadzie, jeżeli zna się jego rozstawienie, to można naprawdę bardzo szybko przez to wszystko przejść. No chyba, że ktoś chce robić to wszystko na 100%, jak ja w swojej pierwszej serii, no to wtedy trochę w tym dodatku i tak czasu spędzi, choć jest on zdecydowanie za krótki. Dobra, tutaj mamy gościa, nie wiem, czy ja w sumie chciałbym z nim pogadać. You look to be unkindled. No bell tolls. Oh, no matter. If you've lost your way, now go on inside. Show. Okej. Nie pamiętam w sumie tych kwestii. Welcome to the painted world of Ariandel. I am Frida, but forlorn thou seemeth not. Ashen one. But thy duty is return from whence thou camest. Słynny tekst, słynny cytat, wróć skąd przybywasz, który Frida dość usilnie i uporczywie wręcz powtarza za każdym razem, kiedy nas zabije. Ours is a chance encounter, to be sure, but perhaps it was meant to be. Let this be a remembrance of this cold world, a thing to help thee bear thy duty. Pierścień ukończenia zimy. Return from whence thou camest. Thou'st a place in that world, and that alone is cause to rejoice. Oczywiście jest to przedmiot, z którego korzystać nie będę na wyzwaniu. Ale dobrze, siądźmy sobie. No i teraz oczywiście pozostaje nam tylko podejście chyba do tego ściętego mostu, ponieważ stąd nie mam chyba żadnej innej drogi. Ewentualnie tutaj może... No jest skarb. Pusty klejnot. Z drugiej strony już definitywnie nic nie ma. Okej, po 3 ataki, żeby zabić takiego podstawowego przeciwnika. No nie wygląda to jakoś super optymistycznie. Oczywiście do tych kilkudziesięciu tysięcy, które tam straciłem, powracać nie mam zamiaru najmniejszego, bo nie ma to też sensu przecież. Także świadomie z tego rezygnuję, dobra. Tutaj sobie zjedziemy, no i teraz po korzeniach. Tam gdzieś też było ognisko i to już bardzo, bardzo blisko będzie sztaby Titanitu. No tylko na tym mi zależy, to nie będziemy na razie walczyć z żadnymi bossami w tym dodatku, tak jak już ostatnio wspominałem. Taka drobna zmiana planów, bo chciałbym po prostu tą sztabę zdobyć. Także słusznie zauważyliście, więc dziękuję też za wspomnienie o tym. No dobra, zostawimy go. Nie powinien raczej jakoś podążać za mną ochoczo. Nie no, jaszczurko, proszę cię. A, okej. Chciałem, że zdąży zniknąć. Ja tu mam żar. Kurde, jednak idzie za mną cały czas. A nie, już wraca. Dobrze, doskonale w takim razie. Oj, z tym łucznikiem na dole może być dopiero zabawa. Nie, korzeń mnie powstrzymał, taki malutki. Teraz lewo, blisko. Nie wiem, czy ja biegnę w dobrą stronę w ogóle. Tu się przypadkiem boss nie znajduje. Tu się znajduje boss. Ja pierdzielę. Moglibyśmy się nawet z nim zmierzyć w sumie niedługo. Ale nie będę w taki sposób tych planów zmieniał, bo... potrzebuję ogniska. A, mamy tutaj ognisko, doskonale. Nie wiedziałem, gdzie ono jest, ale wiedziałem, że gdzieś tutaj na dole. Czyli w takim razie w tamtą stronę pozostaje nam ostatnia ścieżka, gdzie musi znajdować się po prostu moja upragniona sztaba Titanitu. Chyba że tam jeszcze mogę przejść, ale nie wydaje mi się. O, kraby oczywiście, że się podniosą. Nie ma nawet innej opcji na to. Tak, to jest to. Aha. Aha. Nie wiem dlaczego przy dodawaniu śmierci teraz mi się pojawia taki dźwięk dziwny, systemowy. Nie było tego wcześniej. No to jest właśnie powód, dla którego... do tego DLC na razie nie chciałem zaglądać za szybko, no ale jak już jesteśmy, jak już mamy tą sztabę, no to niech będzie. Nie pamiętam, jak się nazywał ten boss w polskiej wersji językowej, wiem, że to był Grave Tender, ale... czy to jest... strażnik tronu? Czy grobu, czy co? Nie no, nie cierpię ich po prostu. Dlaczego ja trzymam miecz oburącz? To jest pytanie za 100 punktów. To nie ma żadnego sensu. To działa słabiej w przypadku miecza na ogień. Kość wrócę do domu. No i halo, to powinna być drabina. Czyli wchodzi na to, że muszę chyba ich wszystkich zabić. Albo nie zabiję tego jedynego konkretnego drzewka. Wow, cała stamina mi wystarcza. Nie ma jeszcze. Czyli albo musiałem zabić wszystkich, albo tego ostatniego. Wydaje mi się, że tego ostatniego trzeba było pokonać po prostu. O nie! Nie trafiłem. Jeszcze nie ma? Tam jest jeszcze jakiś. Jest, ten co wydaje dźwięki, dobra. Tutaj jesteś. O ciebie właśnie mi chodziło. To drzewo nawet nie udaje za bardzo, bo już widać było, że się porusza. Nie ma więcej życia niż poprzednia. Pięknie. Nagłe zamrożenie. To jest moja nagroda, no i oczywiście sztaba Titanitu tak pośrednio, nie? No bo inaczej byśmy nie byli w stanie tutaj przejść. Co mamy za wiadomości? Wymagany ogień, smutek, przed tą twardy wróg. No i właśnie to jest też jeden z tych głównych powodów, dla których warto było sobie zaklinać miecz. O właśnie, mamy na ogień, to znaczy oczywiście Ariandel. Ale nie tylko, jakby w tej lokacji ogień się sprawdza rewelacyjnie. Ja myślę, że sobie faktycznie zrobię po prostu drugi miecz po ulepszeniu tego na maksa. Ewentualnie ten później sobie zmienię na jakiś inny żywioł, czy po prostu na broń czystą, zaostrzoną, cokolwiek. Zobaczymy, co tam będzie się faktycznie najlepiej sprawdzało. Myślę, że sobie jakieś takie testy porobię, żeby po prostu wybrać ostatecznie broń, która będzie tą najlepszą. A teraz czeka nas tak naprawdę chyba najdłuższa wspinaczka w całym Dark Souls 3, a przynajmniej taka, o jakiej mi wiadomo w tym momencie, to znaczy taka, o jakiej pamiętam. Troszkę mi to przypomina sytuację z Dark Souls 1, gdzie przy jeziorku z hydrą też była tak ogromna i długaśna drabina. No dobra, jesteśmy, tylko że została jeszcze jedna tak naprawdę. Tutaj nic nie ma, czyli sztaba była nieco wyżej. Albo tutaj. Nie, tutaj jej nie widzę. No to musimy wejść jeszcze wyżej. I mam wrażenie, że to samo powiedziałem odnośnie tej drabiny, kiedy przechodziłem ten dodatek po raz pierwszy. Kurczę, to były czasy, pamiętam, że byłem strasznie chory. Okropnie brzmiałem, ale robiłem wszystko, żeby jakoś w odcinkach to brzmiało i naprawdę dobrze wspominam tą serię już później. W sensie dawno nie byłem w jakiś sposób przeziębiony, także nie ma już problemów tego typu. Dobrze, na Sekiro tak się nie przytrafiło. Widzicie to, co ja widzę? Sztabę Titanitu, oczywiście, ale też te bestie. Aha. Szarańcze nie były jakieś super potężne. Kamień pokutny. Na jeden zwyczajny atak one schodzą, bo to naprawdę są beznadziejne. Uważaj na wróg. Nie widzę kolejnego wroga. Nie powiem, w którym miejscu ja teraz wyjdę sobie. O, słyszę jaszczurkę chyba. Też mamy ognicho. Nie wiem, czemu ja go sobie wcześniej nie rozpaliłem w ogóle. To jest ciekawe. Przecież byłem tu. No dobra. Wiecie co, na razie ten mroźny świat sobie opuścimy. Wydaje mi się, że nie muszę tutaj na razie być. Przejdziemy sobie teraz po prostu... No, trochę ognisko odkryłem. Przejdziemy sobie teraz do kaplicy oczyszczenia. Czy oczywiście do katedry głębin. Tak w zasadzie. W której to ostatnio zdobyłem też wzmocnienie Stusa, które już oczywiście zaaplikowałem sobie. I teraz będziemy zmierzać po prostu do biskupów otchłani. I jakby nie wiem, czy... Głębin. Albo otchłani. Mi się zawsze myli. Otchłani. To jest katedra głębin, ale biskupi otchłani. Dobra. Ale tak, musimy tutaj potwierdzić sobie parę skrótów jeszcze. Są dwa, plus jeszcze tam jedno takie będzie. I drobiazg. Tu też chyba mamy coś do Estusa. A nie, kolczasty bicz po prostu. Okej. Nic istotnego. Ta lokacja jest naprawdę bardzo bogata w skróty. Oni się nie przejmują tym, że ja tu jestem. To bardzo dobrze. No Jezu, i te żywieńce. Tego nie naprawili do tej pory. Czemu on bije się głową o ścianę, której nie ma? Tutaj tak samo. Myślałem po premierze, że to jest błąd jakiś, o Boże. Zapomniałem, że oni nie są tacy słabi, jak na przykład ci w wiosce nieumarłych, gdzie wystarczy zrolować i oni się po prostu potykają o nas. Uj, paskudni. Żeby mnie to goniło. O nie, tu będzie łucznik! Z którym nie zawarłem przymierza, więc będzie mnie atakował też. Tu jest Estus, nie? Tak. Fragment kości nie umarłem. Tu był skrót, pamiętam, winda. Wielka tarcza rozbicia klątwy. Kolejny wielki, fantastyczny skarb, z którego korzystać nie będę. Nie, nie drabina, tylko... Znaczy, właśnie, drabina, a nie winda, ale zjedziemy, bo nie wiem, czy to jest już zrobione, czy też trzeba było jeszcze podejść do jakichś drzwi. A, nie trzeba było podchodzić, my jesteśmy już teraz na samym początku, ale powrócimy sobie do kapliczki, żeby po prostu od razu sobie Estusy wzmocnić. Może zakręciłem się. Wow! Dobra, to jest po nim. Pamiętaj, jak bardzo nie lubicie ognia. Boże, krwawienie mi cały czas wchodzi. O nie! Mam pijawki! No przecież... Nie mam pochodni poustawianej. Dobra. Wszystko ogarnięte. Siądźmy sobie. Jawy na szczęście od razu schodzą. No i chodźmy do kapliczki zjednoczenia. Kurczę, powiem wam, że na razie wszystko się udaje jakoś, o dziwo. Pewnie taki moment kolejny takiego zablokowania to nadejdzie, kiedy po prostu przejdziemy sobie do bossa najbliższego. Chociaż mam nadzieję taką szczerą, że poradzę sobie z tymi biskupami dość szybko. A później dopiero się zacznie prawdziwa jazda bez trzymanki, czyli Pontyfik, oczywiście Sullivan, a także... no DLC zostanie, znaczy już zostało przede mną otwartej, tylko czeka na mnie. Ech, no i co? No i jeszcze Stary Król Demonów, tam już koniecznie będę potrzebował zupełnie innych ulepszeń na broni. Zobacz tylko u Andre jeszcze, jak wygląda sytuacja z ulepszeniem, a propos. Czy nie jestem w stanie wzmocnić jej siodły? Czy brakuje mi jeszcze jakiegoś kamienia? Brakuje mi jednej grudki Titanitu, moi drodzy, ale pamiętacie, że grudki Titanitu można pozyskiwać, tak jak też zresztą słusznie zauważyliście, od ptaka w gnieździe tutaj. Także podejdziemy tam sobie. Dokonamy wymiany, także będę miał jeszcze bardziej ulepszony miecz, co będzie naprawdę fantastyczną sprawą. Co do, no oczywiście, przyszłego starcia. No i później jeszcze tylko jedno ulepszenie, czyli bodajże 4 grudki takie Titanitu będę potrzebował. I będę mógł już mieć maksymalne ulepszenie, bo sztaby już zdobyłem. O nie! Teraz pewnie nigdy mi się nie uda tutaj wskoczyć. Tak powinno być właśnie. Halo. Halo, przecież zawsze tu wskakiwałem tak szybko. O nie. To na pewno jest kwestia tego, że gram na nowym padzie i jest on bardziej czuły. Jak zresztą widzicie po obrotach kamery i... Lewa gałka też taka jest. Aha, na pewno tak jest. Może serio tak jest. No bez kitu. To jest grane. No, ile można było próbować. Teraz powinienem spać tutaj. Wiem, że to się jeszcze można było na pewno zamienić sobie, ale tutaj się dostawało po prostu chyba jakiś płynek Soler, a mnie jakoś specjalnie nie interesuje. Ja pierdolę. No nie wierzę. Przepraszam bardzo. Jezu. No nie wierzę w to po prostu, co ja zrobiłem. Faktycznie jest on zbyt czuły. Jeszcze sobie wykrakałem, nie? Że powinienem spać. No i cyk, spadłem oczywiście. Dobra, już następnym razem nic nie powiem. O Jezu, powiem wam, że to nowy pad to będzie jeszcze dodatkowy element utrudniający mi to wyzwanie, naprawdę. Może tamten się naprawi, już tyle próbowałem i nic. Masakra. Tyle ze mną przetrwał. No weź, znikaj już. Ile może się doczytywać gra? O, nie wierzę. No przecież prawie tu skoczyłem. Dobra, zaraz cięcie zrobię. Wiem, że trochę nie tak nabiegam na to drzewo w ogóle. Czemu mnie teraz ściągnęło w sumie? A, bo idealnie. Fajnie, że tego twórcy nigdy nie naprawili. Ciekawe, czy to było trochę intencjonalne, czy nie. Później, w sensie to, że olali to, bo przecież tutaj można było łatwą, niewidzialną ścianę dodać. A wiemy, że From Software lubi skróty naprawiać i błędy, które mogą przyspieszyć przechodzenie gry. Chociaż nie, no nie wierzę, nie zawsze też. Chyba tego z Gwynem na przykład Dark Souls 1 nigdy nie naprawili, nie? Że można pominąć lordów, ale... Windy też nie, ale na przykład... Błąd z lornetką, która przyspiesza postać, czy błędy w Sekiro odnośnie niektórych przejść i skrótów, no to naprawili. No nie wytrzymam, co jest grane? Nie no, dobra. Cięcie robimy zaraz, naprawdę, bo to... Wiedziałem, że tak, jak to powiem, to się tak stanie. Teraz już nic nie mówię. Po prostu robię to, co trzeba. Poza spadaniem. A mniej na pewniaka pójdę. Nie? Dobrze. Dobra. Grudka Titanitu, dokładnie o to chodziło. Jeszcze pamiętam, że można by wyrzucić mu chyba nawet fragment, ale... Żar jeden? Nie wiem, czy za to dostawałem coś... Nie? Nie chcesz żaru. Okej. Okay. To na pewno było... Tak jest. Rzeźb... A, dobra, nie będziemy tego robić. Szkoda czasu na jakieś takie głupoty. No parę rzeczy tutaj było do porobienia, oczywiście, do powyrzucania mu, ale no... Oszczędzę sobie tego na razie, bo tam się właśnie tak i ekwipunek Soler dostawało i te właśnie kamienie do witania i interakcji z graczami, także no to jest coś, co mnie zupełnie nie interesuje na tej serii, no. Nie ma sensu. Dobrze, panie Andre, czas wzmocnić mój miecz. A nie, to ja mam go na plus 7 dopiero w tym momencie, myślę, że na plus 8 on wejdzie. A to jest gorzej, bo potrzebuję jeszcze 4 grudek. I co potem 8? Sztaby? Będę mnie do tych lepszych. W każdych solsach troszkę inaczej to też wyglądało. Odłamki mogę kupować. Grudek niestety nie. No i dobra, moi drodzy, siadamy sobie. I lecimy ponownie do kaplicy oczyszczenia w takim wypadku. Z nadzieją, że uda się dotrzeć tym razem w jednym kawałku. Znaczy w sumie ostatnio tutaj nie zginąłem, zginąłem w bezpiecznej kapliczce. Ale mam nadzieję, że uda mi się tym razem dotrzeć po prostu tutaj już w końcu do kolejnego ogniska. Zobaczymy obrażenia może jeszcze na tych tutaj typach. No powiem wam, że są naprawdę niczego sobie. Za gość. Wiecie co jest najgorsze? Że ja doskonale wiem, że mam ten fragment Testusa przy sobie. I wiem, że pewnie już teraz się zastanawiacie, dlaczego jak byłem u Andre, to tego nie ulepszyłem. Też się nad tym zastanawiam. To się pamiętałem, że chcę to ulepszyć, na to o tym mówiłem. Dobra. Zrobię to przy najbliższej okazji. Zdobędę ognisko kolejne i po prostu przeniosę się. I tak nie będę się lecieć po drodze w sumie, no. Więc no, co za różnica. Znaczy, będę się leczyć, ale nie 10 razy, mam nadzieję. Bo będę na hita po prostu. Okej. Piękna 400 śmierć. Dobra, nie będziemy jeść do tej kapliczki znowu. Ale w ogóle ładnie to już będzie wyglądało. 11 estusów na plus 5. Ciekaw jestem, czy nie przegapiłem jakiegoś ulepszenia do tej pory. Znaczy to plus 5 myślę, że w zupełności mi wystarczy do końca gry już nawet, więc tam... To jest naprawdę ładny wynik, ale ilość estusów, czy na tym etapie... jest taka, jak być powinna. Ten jest najgorszy tutaj, kurde, koleś, który łazi, wybija tych swoich. Oni mnie odpuścili. To ja zaczekam, aż on zacznie tutaj siekać. Czemu on ich nie sieka? Halo? Nie wiem. O Boże, ja ze skrótu nie skorzystałem, ale jestem dzbanem. Super. Blokowałem skrót, żeby z niego nie korzystać. Typowo. Bym tylko teraz do Rosarii nie pobiegł przypadkiem. Uh-oh. Mam nadzieję, że nie było tam żadnej grudki Titanitu. O nie! Animacjo, ratuj! Czyń honory! Boże, co tu się dzieje? Co tu się wyprawia najlepszego? No jasne, no i zabił mnie naprawdę? No nie wierzę, tak daleko i tak blisko skrótu, po co ja to podnosiłem w ogóle? Kurde no. A Jezu. Ach. Dobra. Ten skrót to jest taki... Tego szukać teraz. Tutaj była gdzieś ta drabina, nie? Czy jak to wygląda? To nie jest ten taki jeszcze prawdziwy skrót, który mi tam faktycznie coś będzie istotnego dawał. Tutaj jest. Prawdziwe to już są te drzwi wszystkie, do których prawie dotarłem teraz. Jak na marginesie. A to mi po prostu daje, że ja pomijam ten cmentarz i łucznika. No i tego jednego gościa z podwójnymi mieczami. Że teraz mu będę na plecy w sumie tak wychodzić, mniej więcej. Nie no, łucznika nie. No właśnie, to jest ten gość. Mogę poczekać, ale po co? Jak można ryzykować? Spadł znowu. Ci to są naprawdę udani. O kurde, co? Skąd? Aha, stamtąd! No przecież! No nie wierzę! Fajny skrót demo, naprawdę cudowny. O Jezu! Jaka irytująca jest ta lokacja. Powiem wam, że muszę coś wykombinować, bo na tym padzie jest ciężko grać. Znaczy, wszystko jest takie jakieś dzikie. Mimo że kalibrowałem to tyle i ustawiłem, że jest najwolniej jak się da. Nawet w grze i w systemie, to i tak jest za szybkie to wszystko. Zobaczcie, co się dzieje. Ja bym grał na klawiaturze i myszce trochę. A nie gram. Nie mogłem się powstrzymać. Tu pamiętam, że było jakieś takie przejście do pierścienia swoją drogą, chyba tam na prawo właśnie. Sporo z tych pobocznych rzeczy tutaj można porobić. Przejście do Rosarii, przejście do pierścienia. Stamina. Najgorsze jest, jeżeli oni was w locie tutaj strzelam. Zdarzyło mi się tak kiedyś. Jak długi spadłem w przepaść. No nie wierzę! No nie wierzę! Myślałem, że to był kawałeczek dalej. Ja pierdzielę, ja nie cierpię tych przeciwników po prostu. No nie cierpię tego! O! Ale oni mnie niszczą. Ale oni są okropni. Ostatnia próba teraz będzie. No nie mogę! No nie mogę! Tak sobie wykrakałem, że tak fajnie idzie. Że i DLC tam zrobione, wszystko według planu. I tutaj nawet poszło. Że skrót sobie otworzyłem. A teraz takie jakieś akcje. Kurczę, ale dużo dzisiaj zrobiłem i tak. Ulepszenie broni. Zdobycie ostatniego przedmiotu do ulepszenia broni. Otwarcie skrótu. Ulepszenie estusów. Zdobycie przedmiotu do ulepszenia estusa. Nieźle. Tak bym kolejne ognisko odblokował, znaczy skrót do ogniska, no to już w ogóle byłoby cud, miód i w ogóle fantastycznie. Zrobię to teraz. Ostatnia próba. Musi być dobre zakończenie odcinka. Takie jeszcze lepsze niż jest po prostu. A niezależnie od tego, co teraz się stanie, kończymy na tym. Także do ostatniej chwili będzie jedna wielka niewiadoma. Wiem, że tu nie muszę skakać, bo mogę sobie dołem przejść, ale w ten sposób troszkę omijam jednak zagrożenia też. Jezu, jak było blisko. To było niepotrzebne z mojej strony. To był skrót, prawda? To musiał być skrót. To jest skrót, moi drodzy. Doskonale. Doskonale. Jeszcze oczywiście go wcale nie otworzyłem, ale w tym momencie już nikt i nic tego nie zmieni. Pięknie. Po prostu pięknie. No i dobrze, moi drodzy. Siądźmy sobie. I myślę, że to by było na tyle w tym odcinku, także ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, zachęcam do komentowania i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem w kolejnych odcinkach serii Dark Souls 3 Wyzwanie. Trzymajcie się i cześć!